Witam państwa bez szukaństwa, ja jestem Watch 566. Witam was w kolejnym odcinku Wojtuch Show. Dzisiaj sobie porozmawiamy o dość świeżym temacie, chociaż nie wiadomo kiedy znowu ten film wrzucę. Nie będzie przedawniony. Można by powiedzieć, że jak jest w tytule, znowu YouTube umiera. Wszystko za sprawą czegoś takiego, co się nazywa COPPA, czyli Children's Online Privacy Protection Act. Czyli w dosłownym tłumaczeniu ustawa o ochronie prywatności dzieci w internecie. No i jak jesteście tam twórcami na YouTube, to na pewno mogliście zauważyć, że albo w YouTube Studio tym beta, który teraz już nie jest podobno beta, ale cały czas tam wciskają i cały czas trzeba powracać do tego starego YouTube Studio, który ma podstawowe funkcje, znaczy tamten beta ma podstawowe funkcje, takie podstawy podstaw, a YouTube Studio stary ma zwykle. Proszę cię, YouTube, weź. Ugarnij w końcu ten nowy YouTube Studio. To jest dramat, kurwa. To jest dramat. W każdym razie pojawiło się właśnie powiadomienie dotyczące tego i że trzeba zaznaczyć, czy to na całym kanale, czy to na poszczególne filmy, czy dany film jest dla dzieci, czy nie jest dla dzieci. Ale w tym oczywiście wszystko, cokolwiek YouTube zrobi, no jest pewien haczyk. Ogółem cała sprawa zaczęła się od IGN, która właśnie o ochronie dzieci, który ogółem został powołany, no, przed 2000 rokiem, więc widzicie, jak to prawo jest stare. No właśnie o ochronie prywatności dzieci i teraz chcą to przerobić właśnie na internet. Na razie rozpoczyna się wszystko od YouTube'a i w ogóle tam jeszcze były jakieś sprawy, są to głównie w Ameryce. Dobrze, że to jeszcze u nas w Polsce się nie dzieje. Tam kurczę, kilku twórców, którzy właśnie łamali tamte prawo, musieli właśnie tam ogarniać. Dość. No i potem YouTube właśnie prowadził i ogólnie sam YouTube musiał prowadzić taką opcję, bo tam też sam YouTube poniósł karę i tak dalej. Ogółem wszystko, co teraz nagrywam, to jest takim jednym wielkim skrótem filmu z kanału Napisy Końcowe. Myślę, że tutaj bardziej wytłumaczą, o co chodzi. Ja to tak powierzchnie, żeby na szybko przedstawić, dlatego że no, temat jest dosyć świeży, a na razie właśnie głównie jest poruszony na amerykańskim YouTubie, a na polskim no na razie są tylko z tego dwa filmy, co niestety jest trochę, no mało, z tego względu, że konsekwencje będą podobne jak do Akta 2, ale do tego zaraz przejdziemy. Co kurwa? W każdym razie, teraz właśnie jak macie na tym YouTube Studio, że w związku właśnie z prywatnością musicie ustawić film dla dzieci, tylko że jest właśnie haczyk z tym związany, że jeżeli ustawicie taki film dla dzieci, ogółem jest zaliczany bardziej jako do takich z YouTube Kids, czyli bardziej właśnie, wiecie, takie kreskówki dla dzieci i tak dalej, wiadomo o co chodzi. I między innymi są wyłączane oceny na filmach, komentarze i ogółem, no zarobki na YouTube, kurwa, jak ja mogę gadać o zarobkach, to ten nawet nie spełnia wymagań, no ale jeśli kogoś to obchodzi w sumie, może, o na przykład pismo na YouTube, to będzie dotyczyć, pozdrawiam Smolax, że będą ucinane zarobki aż do 90%, jeżeli ustali się taki film dla dzieci. No i w sumie powiecie, w czym problem? No, można ustawić, że film nie jest stricte dla dzieci. Właściwie to jest też z tym wszystkim najdziwniejsze, dlatego że no, wszyscy na pewno kojarzą, że na YouTubie trzeba było być family friendly przynajmniej do tej pory. Znaczy family friendly, nie pokazywać aż takiej kontrowersji na filmach, bo właśnie ucinało zasięgi i zarobki, tak? Pojawia się ten żółty dolarek, albo właśnie ze względu na prawa autorskie. No to teraz to idzie w drugą stronę, że jeżeli będzie film zbyt dla dzieci, no to też, no, film umiera. Ale z kolei właśnie, w czym problem? Można ustalić, że film nie jest dla dzieci, że powinien zrobić taką kategorię, że film jest ogólnie dla wszystkich grup wiekowych, ale to już mniejsza. No i właśnie, niby można ustawić, że film jest dla dzieci, ale oczywiście nasz kochany YouTube, wiecie co zrobi? Wiecie co zrobi? Nowy algorytm! No, God! No, God, please, no!
No! No! No! Jakby ten aktualny nie był dość spierdzielony. I mimo tego, że nawet jeśli ustawicie, że film nie jest dla dzieci, to algorytm będzie dokładnie wychwytywał na przykład jakieś tematy, jeżeli jest jakaś animacja, dobra, to jest target dla dzieci. Albo nie wiem, jakieś słownictwo, jakieś typowe właśnie historie, czy coś tam, to będzie... To jest tego typu podobne gówno, co miało z Akta 2, tylko że to nie dotyczy praw autorskich, że wiecie, każdy tam jakieś naruszenie nawiąże się do czegokolwiek, jest już blokowane, nie. Jeżeli coś będzie dla dzieci, a dzieci, no powiedzmy sobie szczerze, teraz no dosyć szybko wkraczają ten świat internetowy i no chociażby mogą ogarnąć więcej niż no kilka lat temu. No wszystko dzięki internetowi, tak, teraz dociera to wszystko o wiele, wiele szybciej. I różny ten poziom jest intelektualny, w ogóle też abstrahując same rzeczy, że ogółem nawet w Unii Europejskiej, tutaj właśnie, że dziecko jest zaliczane do lat 13, od 13 lat już właśnie można by nawet, no dorosłym nie, ale nastolatkiem, niepełnoletnim. Czyli to jest najgorsze, że nikt nie uznaje nawet, że na takim YouTube, jest w regulaminie YouTube, że konto da się założyć od 13 roku życia, ale mimo wszystko trzeba ustalić właśnie tą ochronę dla dzieci. Ciul, że jest jeszcze coś takiego jak YouTube Kids, ale no... Głównie też chodziło w sumie o zbieranie informacji od dzieci, no ale z drugiej strony tak samo zbiera informacje Facebook, jakikolwiek forum społecznościowe i na przykład robią. Ogółem, że przepraszam, że tak wszystko to mówię z głowy, ale jako taką... No... Chcę sobie wyćwiczyć tą manierę mówienia przed kamerą, bo jak za kamerą to ba, każdy może gadać co chce, a przed kamerą to różnie bywa. Może też zależy, czy mam kogoś do pomocy, czy sam do siebie gadam. Wracając, no głównie chodzi właśnie... Dlaczego to zostało wprowadzone? No gdyż, no... Tak jak Facebook i YouTube zbierają dużo informacji, no to właśnie od takich dzieci, chociaż z drugiej strony no jest ten regulamin, że konto na YouTube można stworzyć od 13 roku życia, a i tak sobie dzieciaki zakładają konta, żeby mieć 18, bo chcą mieć dostęp do tych niedozwolonych treści, tak? Więc jakby cała ta sytuacja, to jest dobre ideologicznie, ale niestety, no, znowu skopane w praktyce. No i w praktyce niestety wychodzi na to, jeżeli ten algorytm faktycznie będzie tak działał, że mimo, że ustawicie, że film nie jest stricte dla dzieci, i no to powinna być ta kategoria, że film jest ogólnie dla wszystkich grup wiekowych, do cholery, no to... Algorytm, jeżeli typowo jakąś dla dzieci wychwyci rzecz, to wam zaznaczy, że to jest dla dzieci, no i automatycznie taki kanał umiera. No i to będzie od przyszłego roku wprowadzone na wszystkie kanały. No i taki YouTube to sobie użyje. Nie wiem, czy YouTube sobie z tego zdaje sprawę, tak? Z konsekwencji. Tak samo było przy Akta 2, no też, prawa autorskie, dobra, chcą to jakoś ustandaryzować. Tylko że z drugiej strony, no blokowanie wszystkiego, oczywiście z wynikających konsekwencji dobrze niezapisanego prawa, no też wszystko będzie zablokowane, no słuchajcie, no co... Także moim zdaniem YouTube powinien się wziąć tak w garść i zdawać sobie sprawę, nie wiem, jakoś się dogadać, też tutaj wszystkie rządy, czy to w Ameryce, czy Unii Europejskiej, też powinni sobie zdawać sprawę, że kurczę, no dobra, mają takie prawo, ale świat się teraz tak dynamicznie zmienia, że no... Nie wszystko pasuje tak, jak powinno być. Bo potem będzie paradoks taki, że wrócimy do cenzury treści, która miała miejsce w chociażby no, na XX wieku, w czasach komunizmu. No, ułamać. Dobra, myślę, że to by było na tyle. I tak w tym filmie pierdzieliłem 3 po 3. Chciałem po prostu wam nakreślić temat, głównie o co chodzi, tak? I tak będzie ten film jeszcze dużo powycinany. Właśnie zapraszam głównie do tamtego filmu. Będzie po tej stronie. Tak?
karcie, ewentualnie gdzieś tam dam linka w opisie, właśnie tam napisy końcowe bardziej to wytłumaczyli treściwie. No i rozsyłajcie te filmy, no bo naprawdę, no temat jest poważny, jeżeli znowu ma dojść do takiej sytuacji w praktyce, że no zostaną wszystkie filmy na YouTube zablokowane. Mało tego, no skoro YouTube zablokowany zostanie, to potem będzie przychodzenie na kolejne strony, na przykład na Facebooka, a Facebook jeszcze ma zaostrzoną politykę, albo na Twitcha, które też ma dziwną zaostrzoną politykę, między innymi ta sprawa z World of Warcraft, no to akta 3, jakby. Takie pseudo akta 3. Dobra. Komentujcie, subskrybujcie, jeżeli wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę. No i nara! Tego się nie spodziewaliście, to co? Dodatek na szybko, film Karionera już zaraz wbijać. I rozsyłać ten film jak najdalej, jak tak ma wyglądać YouTube, to ja pierdolę. To jest dramat. Nie, już na serio. To już... To co teraz będzie się działo. Fajny prezent na święta. Nie wiem kiedy to wrzucę, bo oczywiście internet mam taki zajebisty. Też mi się będzie chciało. Nie, muszę potem w tym roku ogarnąć. Przede wszystkim modlić się, żeby kurwa to się w końcu ogarnęło. Bo ciągle jestem blady strach cenzury, kurwa. I no niestety tak to wygląda. Także rozsyłać ten film, rozsyłać filmy, które były pokazane w kartach. No i do następnego razu.